these niggas take me for granted. What would happen if I vanish? Bet 100 they panic. My shooters only speak Spanish. Keep my heart with my dogs. Keep my car in the yard. I can't drive in nowhere, so I let you niggas take off. Seen the shit that they drop, that shit not instantly hot. I give that instant rebop. That replay value go off. That make my value go up. I keep that bow in my cup. My niggas rolling, got the going with a thousand. Prezesie. Słucham. Skład zamknięty? Tak. Trzeba by na pewno, bo ostatnio... Nie, tak, zamknięty, no jest 12, nie może być 13, po co? Jak się jednak miało okazać? Nie do końca. Cześć Azetasiacy, witamy Was w nowym odcinku podcastu Ławka Rezerwowych. Jest to już 7 odcinek naszego podcastu. Niedawno z naszym prezesem rozmawialiśmy o tym, czy skład jest zamknięty, jak mogliśmy na samym początku usłyszeć. Miało się okazać, jednakże jest inaczej. Nasi nowi i już starzy tak naprawdę zawodnicy, czyli Tradion Hollins, a także Brandon Watkins opuścili Koszalin, a właściwie są w trakcie jakby wylotu z naszego miasta, a w ich miejsce przyszli dwaj nowi zawodnicy, Diante Baldwin, a także pod kosz Melsan Basabe. W międzyczasie jednak AZS zagrał kilka spotkań kontrolnych. Najpierw był to memoriał Romana Wysockiego w Kołobrzegu. Mamy za sobą także weekend w Koszalinie, gdzie w sobotę AZS rozegrał spotkanie kontrolne z zespołem London Lions Mariusza Karola. A dziś jesteśmy świeżo po spotkaniu z Czarnymi Słupsk, czyli mamy tak naprawdę pierwsze derby za nami. Może krótko podsumujmy memoriał w Kołobrzegu. No właśnie, bo tak powiedziałeś tylko o tych spotkaniach, które mieliśmy okazję zobaczyć, bo wiemy o tym, że AZS rozegrał jeszcze wcześniej kilka spotkań kontrolnych, między innymi w Toruniu. No ale tak, powiedzmy o tych spotkaniach, o których widzieliśmy, czyli na początku o memoriale imienia Romana Wysockiego w Kołobrzegu. Krótko mówiąc, AZS nie powalił swoją grą. Fotel nie wcisnęło. No właśnie, nie powalił, no ale może to dlatego, że to były pierwsze spotkania, gdzie mieli okazję grać przed otwartą publicznością. To raz, tak tylko Ci przerwę. Na wstępie trzeba dodać, że spotkanie z Kotwicą następnie w niedzielę z Wilkami, czy z Kingiem Szczecin, było to odpowiednio piąte i szóste z rzędu spotkanie w ciągu tygodnia, więc jednak no właśnie, było widać... No właśnie, a o tym nie mówi się zbyt wiele. Tak. Jest to pomijane we wszelkich informacjach. A więc tak, pierwszego dnia w sobotę zagraliśmy spotkanie z Kotwicą Kołobrzeg i do momentu, czyli do czwartej kwarty, kiedy AZS miał pełną kontrolę nad przebiegiem spotkania, było dobrze. Kotwica w pewnym momencie jednak poszła wiatr w żagle, trafili kilka gorących rzutów za trzy i nagle zrobiło się tak nerwowo, jak to bywało w meczach ekstraklasowych Polskiej Ligi Koszykówki, jak jeszcze jeździliśmy do Kołobrzegu na derby Pomorza Środkowego. Co przypomnijmy o tym, że w tym meczu graliśmy bez Tradiona Hollinsa. Rozegranie spoczywało na barkach Diante Baldwina i Igora Wadowskiego. Tam była kwestia akurat kostki Tradiona, no ale jak się miało okazać, w dniu następnym, gdzie jednak dosyć pewnie i wysoko przegraliśmy z Kingiem Szczecin, Tradion już grał, ale różnicy nie zrobił. No właśnie, różnicy nie zrobił, a rozgrywał, nie był tak jak przewidywano. Kiedy będzie na parkiecie razem z Diantem Baldwinem, że przewidywano, że on będzie jednak zajmował tą pozycję drugą, czyli rzucającego, ale jednak to on rozgrywał akcję. Tak naprawdę był to pierwsza możliwość dla kibiców obejrzenia naszego zespołu na żywo. Jak się miało okazać, po tym weekendzie to były ostatnie spotkania, jakie w barwach AZS-u jeszcze przed sezonem zdołali rozegrać zarówno Hollins, jak i Brandon Watkins. Pamiętając oczywiście, mając na uwadze, że AZS-iacy mieli jednak sporo tydzień mocnych treningów jednak w nogach, plus gro sparingów, to jednak postawa niektórych zawodników, szczególnie dwóch zagranicznych na pozycji numer 5, no pozostawiała wiele do życzenia. Tak jak już pisaliśmy też i wspominaliśmy po meczu w Kołobrzegu tym niedzielnym, na wylocie z Koszalina byli zarówno Hollins, jak i Watkins. Umowy już zostały rozwiązane, a w ich miejsce przyszli nowi zawodnicy, czyli właśnie w miejsce Hollinsa Rodnerius Lewis i Melson Basabe w miejsce Brandona Watkinsa. Może zanim porozmawiamy o tym, co się działo w ten weekend na naszej hali, powiedzmy sobie krótko o tych dwóch zawodnikach, którzy do nas przyszli. Pierwszym, którym widzieliśmy na pewno zdecydowanie więcej, to właśnie był Melson Basabe. Zawodnik, który 3 lata temu był testowany w siatce Tarnobrzeg. To prawda, on był testowany w siatce Tarnobrzeg, on nie przeszedł wtedy tych testów. Świeżo po uczelni Iowa. Są
różne źródła i różne informacje a propos jego wzrostu. Na jednej stronie można przeczytać, że on ma 1,99 m wzrostu, według oficjalnej strony naszego klubu, że ma powyżej 2 metrów wzrostu, gdzieś tam jeszcze, że nawet jego wzrost dobija do 2-3 cm wzrostu. Jak to jest? No różnie bywało i to nie tylko w przypadku tego zawodnika, jeśli chodzi o miarę jego wysokości. Ale jednakże jest to zawodnik, który będzie grał pod koszem. Mhm. Jest podkoszowy, gra jak podkoszowy, mieliśmy okazję już go widzieć w 2 sparingach, choć jest zaledwie od 3 dni w naszym mieście. Widać, że reakcja klubu na zachodzące potrzeby, które jakby naszły i te wszystkie wnioski, jakie przyszły od razu po Kołobrzegu, reakcja była bardzo szybka. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej o Diante Baldwinie, który był cały czas jakby zawodnikiem zeskoutowanym i był na naszej liście życzeń. Była reakcja bardzo szybka. Tak samo było teraz w sytuacji przy Luisie i Basabe. Tak jak wspomniałeś, obaj są w Koszalinie dopiero od piątku. Pierwsze mecze za nimi i już wiemy, że chłopaki, jeśli chodzi o kwestię przyjęcia do zespołu, już się przyjęli, atmosfera jest naprawdę fajna, ale może o tym za chwilę. Wspomniałeś o Basabe. Basabe, który ma doświadczenie 3 lata po tym nieudanym epizodzie w siarce, tak naprawdę nieudanych testach, zaliczył 3 naprawdę fajne lata w europejskiej koszykówce, może nie na najwyższym poziomie, ale jednak to jest nasz najbardziej doświadczony zawodnik zagraniczny w tym składzie. No właśnie, grał chronologicznie w Finlandii, później w Belgii, gdzie nawet zaliczył epizod w europejskich pucharach. Później zaplecze Ligi Greckiej, a w ostatnim sezonie, w ostatnim czasie w 26-krotnym mistrzu Ligi Bułgarskiej w Lukoil Akademik. Tak, on w czasie gdzie grał między innymi w zespole z Denem Gibsonem i Maksymem Kornienko. Czyli dobrze nam znanym zawodnikom z polskiej ligi koszykówki. Trzeba też powiedzieć, że w każdej z tych lig, o których wspomniałeś, Basabe był tak naprawdę kluczowym zawodnikiem. Bardzo mocne i dobre średnie z Finlandii, bodajże 19 do 12 zbiórek. Kolejne, powiedzmy, bliskie double-double średnie, właśnie jak wspomniałeś, w Belgii, w europejskich pucharach, czy na zapleczu Ligi Greckiej, właśnie stąd też ten transfer do mistrza Bułgarii. Jednakże tam rozegrał tylko 4 mecze. Tak, tam była sytuacja wyjątkowa, potrzebowali zawodnika podkoszowego, bo doszło do kontuzji, ale to tylko pokazuje, że zawodnik, który potrafi jednak grać, zawodnik bardzo ciekawy. Tak naprawdę patrząc na te 2 pierwsze jego spotkania, no to wiemy zdecydowanie, że to jest zawodnik podkoszowy. Po tym graczu możemy spodziewać się dużo więcej niż po Brandonie Watkinsie, który wydawał się albo był po prostu zawodnikiem nieobecnym, albo tego IQ koszykarskim, jeśli mówimy dalej o Watkinsie, no nie powalała na kolana, było widać jego albo braki mentalne, czy właśnie kwestie sportowe w Kołobrzegu, ale też albo po prostu brak chęci do gry. A może przeżył terapię szokową, nie odnajdując się w europejskiej koszykówce? Wspomnieliśmy też o tym właśnie jeszcze przed sytuacją z Dusty Hanasem, czyli że zawodnicy amerykańscy nad papierami, oni muszą przejść jakby swobodnie to przejście zza oceanu do Europy. Nie każdy wytrzymuje, można powiedzieć, tak jak powiedziałeś, takie przejście. Doznał szoku Brandon. Ale no życzymy mu wszystkiego najlepszego. Mamy Melsana Basabe. Basabe, który widać, że był trochę spięty w pierwszym meczu w sobotę przeciwko London Lions. Rozpoczął mecz, spotkanie w pierwszej piątce i w ciągu prawie 15 minut zaliczył 2 punkty, 6 zbiórek. Wszystkie były to zbiórki w obronie i do tego 5 fauli. Trochę nerwowo było, widać, że chciał się pokazać. No właśnie, ale my jesteśmy akurat świeżo po dzisiejszym meczu, niedzielnym meczu, z Czarnymi Słupsk. Był to sparing zamknięty, dodajmy. Gdzie właśnie postawa, jaką zaprezentował Basabe w meczu z London Lions, a z Czarnymi, no to niebo, a ziemia na korzyść meczu z Czarnymi. Tak, dzisiaj 18 punktów, 10 zbiórek, z czego dwa bardzo ważne punkty w samej końcówce, gdzie AZS zgonił jakby tak naprawdę Czarnych. Ale o tym meczu za chwilę. Wspomnijmy teraz o graczu na pozycję numer 2, czyli Rodneriusie Luisie, zawodniku bardzo ciekawym, bo tak naprawdę z Gruzji bardzo mało transferów. Niemalże anonimowym, bo w sieci nie można znaleźć ani jednego filmiku z jego grą. To jest raczej rzadko spotykane. Przyszedł z mało znanej uczelni Stillman w Stanach Zjednoczonych. Zadebiutował w drugiej lidze gruzińskiej, notując bardzo dobre statystyki, no ale jednak wiadomo, że nie jest to najmocniejsza liga, nawet ta Superliga, czyli pierwsza, w której Gary Sherman brylował, zanim karierę
zakończył. Ale sam fakt, że był najlepszym strzelcem tej ligi, świadczy o tym, że potrafi punktować. Tak. W pierwszym meczu z London Lions widać było, dajmy, że to są, Basabe podpisał kontrakt do końca sezonu. Louis przebywa na dwutygodniowych testach. W pierwszym meczu z London Lions był bardzo aktywny i tak naprawdę widać już, że to będzie zupełnie inny zawodnik od tego podstawowego planu, który zakładał, że na jedynce będzie Hollins, łamiący, penetrujący tak naprawdę strefę podkoszową i Hanas celujący za trzy. Teraz mamy właśnie przerzucone te akcenty. Deontay Baldwin, który lubi rzucić za łuku, i Louis, który jest przede wszystkim penetruje właśnie tą strefę podkoszową. W pierwszym meczu z London Lions wychodziło mu to, bo jest to zawodnik wysoki, ponad 1,90 m, i tak naprawdę w ciągu 27 minut zanotował 5 celnych rzutów z 12 oddanych, wszystkie za 2 punkty, plus 8 na 9 z linii osobistych. Łącznie dało mu to 18 punktów i 4 zbiórki. Także spadł za 5 fauli w tym wczorajszym spotkaniu. Tak, i widać też to u niego, że im dalej od kosza, tym mniej grozi rzutem, bo wszystkie te jego punkty wynikały z tego, że on wchodził pod kosz, kończył akcję dwutaktem, bądź wymuszał faule. Tak, no nie jest strzelcem wyborowym, chociaż też widać, że on tak naprawdę nie rzuca na siłę. Widać, w czym się czuje najlepiej. Jest to zawodnik, którego będzie ciężko jednak w PLK zatrzymać, bo ma dobre warunki fizyczne. Jest szczupły, ale atletyczny. I tak naprawdę wydaje się, że jeśli ta skuteczność na linii rzutów osobistych, ponieważ wymusza sporo fauli, w dniu wczorajszym było to 8 fauli wymuszonych, dzisiaj 6, to tak naprawdę może być ciekawą alternatywą dla nie tylko Baldwina, ale także Kuby Dłoniaka, czyli zawodników, którzy bardziej będą bazować raczej na tych rzutach za 3, choć nie tylko. Wspomnieliśmy o tym pierwszym meczu. W dniu dzisiejszym z Czarnymi w ciągu prawie 18 minut zanotował gorsze na statystyki, ponieważ tylko 2 z 7 rzutów były celne, a także tylko 2 z 6 rzutów osobistych. Widać było, że łącznie dało mu to 6 punktów, 3 zbiórki, 2 asysty i 2 straty. Widać, że gdzieś to się odbiło na tym zawodniku, przeżywał troszeczkę to, że mu nie poszło. Ale widać też po nim, że zgrany jest z drużyną, dopingował dzisiaj do samego końca chłopaków. Więc generalnie wydaje się, że akurat Louis pomimo tych testów pozostanie w zespole. Już z tym samym meczem z London Lions pokazał, że jest na pewno wartościowym zawodnikiem. No jak widać, dużo fauli wymusza, to się później przekłada czy na rzuty wolne naszej drużyny, czy na problemy z faulami drużyny rywali przeciwnej. Tak, no tak naprawdę w tym meczu z London Lions to przez większość meczu było bardzo ważne, gdy grali na limicie 5 fauli przez pierwsze 3 kwarty Londyńczycy, a cały czas jednak był bardzo, bardzo bliski naszego rywala. Tak naprawdę trzeba tylko wspomnieć o Tradionie Hollinsie jeszcze przez sekundkę, bo wydawało się, że nawet według ekspertów czy dziennikarzy na koszykarskich miał najlepsze papiery tak naprawdę z tych wszystkich, którzy przychodzili do Polski, do AZS-u. A jednak okazało się, że ani z tych wszystkich sparingach nie był czołowym punktującym, bo ciężko mu było przejść te granice 10 punktów. Nie był czołowym asystentem, że tak się wyrażę. Ciężko mu się przebijało przez tą pierwszą linię obrony, co widać po Baldwinie, który to robi z wielką łatwością. I tak naprawdę jak rozmawialiśmy z osobami, z pracownikami z klubu, fajny zawodnik z ławki, jak się miałoby później okazać, ale jednak nie na obecny budżet AZS-u, stąd decyzja o rozstaniu się z tym zawodnikiem. Tak naprawdę mamy tych dwóch zawodników, którzy pozostaną tak naprawdę i oni domkną ten skład jeszcze przed sezonem. Może chwilę porozmawiajmy o tym meczu sobotnim z London Lions. Był tydzień przerwy tak naprawdę ostatniego tego turnieju w Kołobrzegu. Chłopaki mogli odpocząć, chcieli się pokazać i tak naprawdę pomimo pewnych obaw w tym meczu zaprezentowali się bardzo pozytywnie. Tak, a porównując naszego dzisiejszego rywala, który też miał okazję grać z London Lions i przegrał ten mecz, i to znacznie. Tak, blisko 20 punktami w Słupsku. Też sparing był zamknięty. Tak, przy 15 rzuconych celnych rzutach London Lions za 3. To trzeba przyznać, że w dniu wczorajszym Londyńczycy mieli 11-22 za 3, 50%. Widać, że ten zespół jest bardzo fajnie tak, budowany. Tak, większość tych rzutów wpadło w ostatniej części gry.
No tylko wspomnieć o tym, że mecz przegrany 4 punktami z Londyńczykami, ale ostatnia kwarta 17-28 na ich korzyść, więc jednak w czwartej... No właśnie, przez trzy kwarty AZS zagrał to, czego nie mogliśmy zobaczyć w Kołobrzegu, czyli przyjazną grę dla oka. Ale to coś trzeba oddać London Lions i trenerowi Karolowi, że ta kultura gry Londyńczyków, którzy za tydzień bodajże zaczynają ligę, była naprawdę na dużym poziomie, niezależnie od tego, czy gra im się kleiła, czy wpadały te trójki, czy nie. Cały czas próbowali tej swojej koszykówki. W końcu to zadziałało. Mecz wygrali. Ale też może dało się we znaki to, że nasi zawodnicy cały czas odczuwają zmęczenie w nogach. Podawcy treningów siłowych. No tak naprawdę pamiętajmy, że ten zespół cały czas się jeszcze tworzy. No, w piątek przyjechało dwóch nowych zawodników, którzy... Z marszu weszli. W pierwszej piątce. Basabe zagrał w pierwszej piątce, zagrał 15 minut jako podstawowy, właściwie podkoszowy. Luis 27. Jest to no, nagła zmiana jednak akcentów. Nowi koledzy. Z automatu nie tylko oni, ale cała drużyna zadebiutowała przed koszalińską publicznością. Suma summarum wydaje się, że wrażenia artystyczne były na fajnym poziomie. Powiedzmy, że ta frekwencja też nie była tak, jak się wydawało, że może być słaba. Czy decyzja o biletowanym sparingu dokładnie po 10 zł i to jeszcze bez biletów ulgowych, bez zniżek czy możliwości wejścia na karnety z naszego sezonu i tak dalej. Czy była to decyzja słuszna? Tego to już się tak naprawdę nie dowiemy, jeśli chodzi o kwestie klubowe. Tak naprawdę tylko trzeba powiedzieć, że w meczu wczorajszym AZS zdominował tablicę. 38-24 wygrali zbiórkę. I tak naprawdę brylowali właśnie Basabe, który zanim spadł za 5 fauli zanotował 6 zbiórek. 7 na koncie miał Damian Nieszkę, o którym mówiliśmy, że często będzie schodził na pozycję numer 4. I co ciekawe, Kacper Młynarski zanotował double-double, 12 punktów i 11 zbiórek. Tak naprawdę oprócz naszych Amerykanów obwodowych, trójka Dłoniak, Nieszkę i Młynarski bardzo równo w ataku, odpowiednio 13, 14, 12 punktów, czyli trzech Polaków 39 punktów. Tego jeszcze w Ostrosie nie mieliśmy już od dłuższego czasu, tak naprawdę, by Polacy stanowili o sile tego zespołu. Mamy trójkę rodzimych zawodników, którzy bez problemu, nie ma każdym meczu, powinni nam dawać powyżej 25 punktów w spotkaniu. Są bardzo solidni, więc na tle i dodajmy, więc możemy być spokojni o pewną dawkę tak punktów. To na tle, i to na tle, powiedzmy sobie szczerze, dobrego rywala, który bardzo fajnie wygląda zarówno w ataku, jak i obronie. Ta organizacja gry była na dużym poziomie. I oczywiście pamiętajmy też o tym, że London Lions nie musiał jakby respektować przepisu o dwóch Polakach na parkiecie, a zarówno w meczu wczorajszym, jak i dzisiejszym z Czarnymi, wczoraj AZS, dzisiaj AZS z Czarnymi, te limity jakby były przestrzegane. Tak, jednak... tak, śmialiśmy się z tego, że London Lions powinni spaść w tym meczu za faule techniczne, za to, że nie mieli odpowiedniej ilości Polaków na parkiecie. Dokładnie. Ale tak pół żartem, pół serio. Ten sparing za nami, pierwsza rzecz, która się rzuciła w oczy, taka niepokojąca jak naprawdę, jeśli chodzi o wczorajszy mecz, to była postawa Laimonasa Hetkewiciusa, który w ciągu 9 minut oddał jeden rzut, celny dodajmy, zanotował jedną zbiórkę, jedną asystę i dwie straty. Tu jeszcze mogliśmy zrozumieć, że chciano dać szansę Basabe, który musiał jak najszybciej się wkomponować w zespół. Tak jak wspominaliśmy też w rozmowach prywatnych czy bardziej oficjalnych, według klubu Laimonas ma być gotowy, czy przewidziany do gry w przedziale 20-25 minut w sezonie ligowym. Przychodzi kolejny mecz w dniu dzisiejszym z Czarnymi Słupsk i przychodząc jakby płynnie do Laimonasa w tym momencie z 8 minut dzisiaj zagrał 11, zanotował 2 rzuty, oba niecelne, do tego dwa razy nie pomylił się z linii rzutów osobistych, jedna asysta, ponownie dwie straty i zero zbiórek. Czy tutaj jest problem jakiś na rzeczy? Możliwe, że jest jakiś problem. Mam wrażenie, że czasami przy swojej grze i to nawet po reakcjach, jako żyje na ławce, Laimonas jest nieobecny. Nie wiem, czym to jest spowodowane, jednak to jest moje odczucie.
że jest nieobecny. Może coś w tym jest też, że otrzymuje tak mało szans od trenera Dariusza Szubia, bo w Kołobrzegu też niewiele grał. Grał w pierwszej połowie, gdzie on wychodził, w pierwszej piątce. No tak jak wspominałeś o tych treningach, to ale nawet później, też ale wspominały osoby z klubu, że tym bardziej Lajmonas, który jest wysokim bardzo zawodnikiem, znaczy bardzo wysokim zawodnikiem, 2,11 wzrostu, mając w nogach 5-6 sparingów w ciągu tam tygodnia, to się musiało odbić, więc pomijając jego, tak jakby, czy większość zawodników, ich postawę fizyczną w Kołobrzegu, płynnie przeszliśmy do tego weekendu. Ale teraz tak naprawdę widzę, że dalej są jeszcze jakieś braki tego zawodnika, czy w ustawieniu się, czy w zastawieniu deski, czy w obronie, bo jednak ten jego zasięg jest bardzo duży. Tak jak powiedziałeś, Lajmonas dostaje dużej porcji minut, nie wiemy do końca, czym to jest spowodowane, poza tym, że na parkiecie nie pokazuje dużo, by trener musiał jakby dawać mu dalej więcej szans. Też parę było takich parę opinii po tym transferze, że jest to fajny zawodnik, ale raczej nie w stylu Dariusza Szczubiała, który właśnie idzie w kierunku graczy 4-5, czyli właśnie Watkins, Basabe, którzy szybko biegają do kontrataku i mają inny styl. No tak naprawdę powiedzieć o tej małej liczbie minut. Dzisiaj on był zmiennikiem Basabe, który rozegrał prawie 32 minuty. I który wykorzystał te 32 minuty w 100%. Tak jak wspominaliśmy, ważne rzuty w końcówce, ale to co najważniejsze, to co dawał on, czego nie dawał Lajmonas, dawał dzisiaj Basabe 18 punktów, 6 na 11 z gry, 6 na 10 z żulni rzutów osobistych, do tego 10 zbiórek, z czego 2 w ataku, 1 asysta, 1 strata i 3 przechwyty. Tak naprawdę zaskoczyło mnie. I też 6 wymuszonych fauli. I 6 wymuszonych fauli. Z czego się wzięło wiele prób z linii rzutów wolnych. Tak, tak. Dzisiejszy mecz trzeba powiedzieć, że był kryty głównie przez Laurisa Blausa, Łotysza podkoszowego w Czarnych Słupsk, lub przez Piotra Stelmacha. Tak naprawdę wydaje się, że może być ciężkim zawodnikiem do krycia dla rywali. Oczywiście mówimy tutaj nie koniecznie o czołowych klubach PLK, ale generalnie może być to bardzo ciekawy zawodnik. Co ciekawe, dzisiaj były nawet próby, zaplanowane nawet akcje z góry Dariusza Szczubiała po przerwach na żądanie, w których to Basabe dostawał tylko piłkę na grę izolacyjną pod koszem, ale także dostawał piłkę na obwodzie, by mógł mijać zawodników mniej zwrotnych na jego pozycji. No czasami tego nie robił i oddawał swoje próby za linii rzutów za trzy. Jedna prawie by wpadła, no znaczy wpadła, ale jednak wtedy depnął on na linię i rzut został zaliczony za dwa i kto wie, może byśmy wtedy wygrali to spotkanie jednym punktem. Tak naprawdę, przychodząc do tego dzisiejszego meczu, trzeba powiedzieć wprost, że tak jak wczoraj ta skuteczność była naprawdę przez 3/4 na bardzo dobrym poziomie z Londynem, to tak dzisiaj akademicy, no ciężko im to ta gra wyglądała, obręcz się nie słuchała, bardzo często ta piłka była, mówiąc krótko, kolokwialnie wypluwana. Tak, sam fakt, że w drugiej połowie nie trafiliśmy ani jednego rzutu za trzy. No przez pierwsze 15 minut zanotowaliśmy 24 punkty. Przez pierwsze 15 minut meczu. Koniec końców widać, że ten zespół powinien mieć dużo mniej problemów jednak ze zdobywaniem punktów niż zespół Piotra Ignatowicza sprzed roku. Bo jednak ponownie zdobyte 80 punktów. Mecz zakończony remisem, bez dogrywki. Spotkanie towarzyskie. Pierwsza kwarta zakończona 9-punktową stratą, później sytuacja się wyrównała, aż do momentu, w którym na 4 minuty przed końcem spotkania Czarni zdecydowanie odjechali. Zrobiło się bardzo gorąco, Czarni zanotowali serię 8 punktów bez żadnej odpowiedzi AZS-u, ale długo to nie trwało, bo AZS też odpowiedział serią 9 punktów. Dwie serie, jednej i drugiej drużyny, zdecydowało o tym, że mecz się skończył remisem. Trzeba tutaj powiedzieć, że tak dzisiaj Basabe zagrał na dużo lepszym poziomie. Kuba Dłonek do tego dołożył 14 punktów, 10 Kacper Młynarski, 8 Demenieszkę, ale Deante Baldwin 16 punktów jednak na średniej skuteczności, bo jednak tylko 6 z 17 rzutów było celnych. To po pierwsze. Po drugie, tak naprawdę dzisiaj troszeczkę jednak szwankowała linia rzutów osobistych, bo tylko 20 celnych z 31 we własnej hali to nie jest dobry wynik. Tak naprawdę mamy na szybko jakby prześledzone to, co się działo w ciągu ostatniego tygodnia. Do ligi coraz bliżej. Nowe zmiany, znaczy nowi gracze, kolejne zmiany. Wydaje się, że pozostaną w zespole. I też już możemy jak w pewien sposób ocenić, jak ten zespół będzie grał.
tak naprawdę trzeba się w tym momencie skupić na tym, co może być największym problemem tego zespołu przed nadchodzącym sezonem. Strefa podkoszowa to jest cały czas największy problem tego zespołu, bo wiemy, jak grają zawodnicy na pozostałych pozycjach, ale dalej nie mamy bezpieczeństwa w strefie podkoszowej, bo mimo, że doszedł do naszego zespołu Melchon Basałę, to dalej są wątpliwości, jeśli chodzi o chociażby właśnie Najmona Sachatkiewicza. No dokładnie, jest to zawodnik zagraniczny, który tak naprawdę do teraz nie daje praktycznie żadnych pewnych walorów. Oczywiście wiadomo, to już tak zakładam, że Basabe nie w każdym meczu będzie grał na takim poziomie jak dzisiaj. Nie wiem, tylko z pani wczorajsze spotkanie, gdzie miał bardzo trzy głupie faule przy walce o zbiórkę. Jeśli ten zawodnik będzie... Tak, a zakończył mecz tym, że dostał faul techniczny. Tak. Zszedł za pięć fauli. Dzisiaj 32 minuty prawie, ale także cztery faule popełnione, więc widać, że na to będzie trener Szczygał musiał uważać. Tym bardziej, jak powiedziałeś, że nie mamy w tym momencie alternatywy na pozycji numer 5. Skutecznej alternatywy. Dużych minut nie dostaje ani Szymon Kucharewicz, ani Szymon Kiwilsza. Są to zawodnicy, powiedzmy sobie szczerze, od czarnej roboty. Zawodnicy, którzy młodzi, ambitni, którzy będą stawiać zasłony, będą walczyć na zbiórkach. Chociaż nie powiedziałbym, że Szymon dostaje mało minut, bo w Kołobrzegu swoje pograł. Z Londynem też dostał solidną porcję minut, a poza tym nie spodziewaliśmy się, że będzie to zawodnik, który będzie odgrywał jakąś kluczową rolę w zespole. Jasne, Szymon na pewno jest... Ale jednak dostaje regularnie minuty. Obaj są przygotowani fizycznie do tej walki w PLK, ale pamiętajmy też o tym, że zarówno Szymon Kucharewicz, jak i Szymon Kiwilsza to są zawodnicy na pozycji numer 4, którzy będą się starać, będą walczyć, to widać, że będą przydatni do zespołu, ale no nie pomogą do końca na tej pozycji numer 5. Chyba, że bardzo wyjątkowo, dosłownie na parę minut. No ale właśnie w tym celu został osiągnięty zawodnik, który jest po solidnej uczelni w Stanach, który był już w Polsce przez pół roku, czyli Chatkiewicz. Tak naprawdę dzisiaj podobnie, tak jak powiedziałeś, trochę nieobecny. Dziwne takie reakcje. Wiadomo, że sędziowanie w sparingach, gdzie sędziowali sędziowie z kalku, z całym szacunkiem dla nich decyzje były różne, mówiąc krótko. Tak, dosyć często Jakub Dłoniak dyskutował z sędziami. No, musiał W swoim stylu. Tak, ale zresztą wiemy jak jest właśnie Jakub Dłoniak. Jest to kapitan zespołu. On ma największe prawo do rozmowy z sędziami w przerwach meczu. Dokładnie. Więc to normalne. Bardzo dobrze. No, ktoś musi też jakby się tym zajmować, o tym rozmawiać. Zobaczymy, co będzie dalej. Mi się wydaje, że jeśli chodzi o Chatkiewiczusa, wystartujemy z tym składem w nowy sezon. Znaczy bardzo duże prawdopodobieństwo jest, że wystartujemy z tym składem i być może później dojdzie do korekty ewentualnie na tej pozycji. Tak naprawdę no zobaczymy z czasem, czy tutaj coś się zmieni. Do ligi zostały równo 2 tygodnie, przynajmniej do naszego pierwszego meczu z Anwilem. Tak, i tak naprawdę no... Już mówiliśmy niejedno, że przyjdzie zawodnik 4-3, 3-4, a przyszedł wtedy, pamiętamy, center, więc może się okazać, że do tych dwóch tygodni wcale Lajmonas nie dotrwa do ligi, chociaż z tego co wiemy, nie jest klub, generalnie sztab szkoleniowy zadowolony z jego postawy w sparingach, spotkaniach kontrolnych, ale na chwilę obecną też nie ma tematu zwolnienia tego zawodnika. Cały czas on ma szansę, by być takim bardzo aktywnym zawodnikiem, szczególnie w ataku z ławki. Już widać, że prawdopodobnie Basabe, jeśli sam się, mówiąc krótko, nie wyfauluje i nie wykluczy z meczu, to on będzie zaczynał te mecze w pierwszej piątce, a Lajmonas będzie wchodził z ławki. Jak to wyjdzie w praktyce, zobaczymy. Tak naprawdę w dniu dzisiejszym też mogliśmy spojrzeć na... ciekawą jakby sytuację, bo w dniu dzisiejszym przeciwko Zetesowi zagrało aż 3 byłych naszych zawodników z sezonu 2016-2017 i oprócz Piotra Stelmacha, naszego ex-kapitana, Daniela Wala, do zespołu czarnych doszedł Jakub Zalewski. No właśnie, a jego transfer, no nie wiadomo czy jeszcze sfinalizowany, jeszcze nie został ogłoszony oficjalnie. Nas to nie zaskoczyło jednak, bo już o... W kuluarach się mówiło już o tym. Tak, już się o tym mówiło wcześniej. Czołowe nasze polskie trio z zeszłego sezonu zagra w czarnych. No, to dodaje tylko kolejnego smaku derbom, który... Dziwnie to wyglądało, trzeba przyznać w pierwszym momencie, że naszych trzech zawodników jakby nie było... kluczowych Polaków z zeszłego sezonu gra w drużynie rywali i to tych ze Słupska. Tak w woli ścisłości, jeśli chodzi o naszych rywali, tak naprawdę Dominik Artis i Justin Woods totalnie rozmontowywali naszą obronę na obwodzie. Obaj zawodnicy nie grożący specjalnie rzutem z dystansu.
Przede wszystkim penetrujący, silni i rzucający z pół dystansu. Wydaje się, że kolejni zawodnicy, obaj byli jakby zeskautowani, ściągnięci przez Mirosława Lisztwana. Kolejni zawodnicy, którzy w Słupsku mają szansę, aby zaistnieć właśnie na arenie Polskiej Ligi Koszykówki. Dominik Artis, rozgrywający w 31 minut, zanotował 28 punktów. Z czego 22 punkty zdobył w pierwszej połowie. Tak, w drugiej połowie już było widać, to też było ciekawe spotkanie na linii Baldwin Artis, zawodnicy o bardzo podobnych parametrach, bardzo dobrym koźle i to jak Baldwin dzisiaj miał duże problemy momentami, tak z drugiej strony było widać, że bardzo chętnie się odgryzał i często stosował tak zwany plaster, jeśli chodzi o Artisa. Tak jak powiedziałeś, tylko 6 punktów w drugiej połowie i to też pozwoliło naszym wrócić do gry. Justin Watts w 33 minuty zanotował 21 punktów i 9 zbiórek plus 4 asysty. No zobaczymy, to są sparingi, to tempo gry jest też na dużo niższym poziomie niż będzie w lidze, ale wydaje się, że może nie na takim poziomie, ale jednak przynajmniej połowę tego, co już tutaj było, 28-27 punktów, oni będą w stanie średnio dawać. Problemem może to być w czarnych, jak już jesteśmy przy czarnych, tak naprawdę reszta składu. Nie było dzisiaj, czy był na ławce, był przebrany, ale w meczu nie wystąpił Mantas Tysnauskis i duży podkoszowy Amerykanin Steven Hart. Akurat jego nie było, nie wiemy, czy coś się stało i wrócił do Słupska, czego nie wiemy, ale patrząc po tym, jak wyglądał w grach kontrolnych, no było to bardzo, bardzo słabe, bardzo słaba aktywność. Trzeba tylko dodać, że ostatnio grał on bodajże w jednym sezonie w aż trzech ligach, bardzo duże podróże i jeśli chodzi o grę m.in. w lidze fińskiej, w której dwa lata temu występował Basabe, notujący 19 punktów, 12 zbiórek średnio. Hart w tej samej lidze notował średnio na poziomie 8 punktów i 4 zbiórek. Wydaje się, że pomimo bardzo dobrych warunków fizycznych, coś z tym zawodnikiem do końca nie jest w porządku. I też było go dzisiaj widać brak drugiego jakby podkoszowego w Słupsku, stąd też bardzo często sytuacja, w której to Piotrek Stelmach pełnił rolę tego drugiego centra. No wydaje się tutaj, że czarni generalnie czarni mogą mieć, wydaje się, duży problem, jeśli Amerykanie obwodowi nie będą tutaj ciągnąć gry. Dlaczego? No już mówimy. Kolejni gracze, którzy mieli najwięcej minut, to byli Łukasz Sewery, 24 minuty, 7 punktów. 24 minuty właśnie miał Lauris Blaus, gdzie notował 9 punktów i 8 zbiórek. W ciągu 23 minut Piotr Stelmach, 3 punkty i 1 zbiórka. Nie dziwi nas to. Łukasz Bonarek, 18 minut, 3 punkty, 4 zbiórki. 16 minut Daniel Wal, 4 punkty, 6 zbiórek. I 5 fauli. Tylko dodamy, że rotację uzupełnili młodzi gracze. Piotr Powidoł, 11 minut i Andrzej Urban, sekund, 15. Zapomniałem jeszcze o Kubie Zaleskim. Zagrał 20 minut, był to jego, można powiedzieć, przed koszyńską publicznością, częścią, debiut mały. Nie były to, tych trzech zawodników nie było to udane spotkanie przeciwko AZS-owi, bo tak jak powiedzieliśmy, Piotrek ponad 20 minut, 3 punkty, 1 zbiórka, Daniel 4 punkty, 6 zbiórek, ale i 5 fauli, czyli to, co nas też, do czego nas też przyzwyczaił. I Kuba Zaleski, który trzeba powiedzieć sobie szczerze, nie do końca się jeszcze odnajduje w ogóle w zespole czarnych, bo zanotował 3 rzuty, 1 celny, z czego dzięki czemu zanotował 3 punkty. To było dopiero drugiego spotkania. 3 punkty i 2 zbiórki. Chociaż trzeba było powiedzieć szczerze, że przy braku na boisku i w meczu Cesnowskisa często właśnie Zaleski grał jako taki fałszywy drugi rozgrywający. Szczerze radzimy trenerowi Łukomskiemu tego nie robić, bo wiemy, że Kuba, mówiąc krótko, nie nadaje się na tą rolę, ale... Przy okazji zatraci swoje walory. Jakiekolwiek, a chodzi tutaj głównie o rzuty za 3, no dzisiaj miał jeden rzut oddany, od razu celny, kosze znał. I tak naprawdę to tyle, jeśli chodzi o mecze kontrolne z ciągu ostatniego tygodnia, czyli turniej w Kołobrzegu i dwa spotkania w Koszalinie w weekend. Co możemy powiedzieć? Na pewno gra tego zespołu Dersza Szczubiała będzie dużo ładniejsza dla oka koszalińskiego kibica niż to, co mogliśmy, czym nas raczył zespół Piotra Ignatowicza w zeszłym sezonie. Trzeba powiedzieć sobie wprost, dużo radosnej koszykówki będzie. Młody zespół, widać, że chłopaki żyją
na ławce. Właśnie tego Państwo dzisiaj nie widzieli, ale... ale było rzadko, widać, rzadko spotykana sytuacja. Że w nerwowych momentach no nie ma cała ławka rezerwowych naszej drużyny. Przy akcjach, w której broniliśmy, krzyczała defense, defense. Tak, robili to bardzo rytmicznie, a co ciekawe... A niektórzy zawodnicy uderzali przy tym rękoma o bandę. Tak, jest atmosfera. Można tylko dodać, że akurat mecz mu nie wyszedł, ale brylował w dopingowaniu kolegów właśnie Rodnerius Lewis, który tam cały czas z ławki pokrzykiwał. To chyba jest najważniejsze, że tutaj młodzi chłopacy, którzy chcą walczyć, widać, że jeden drugiego nakręca. Mamy Lewisa nowego w zespole, mamy Basabę, który także dopiero dołączył, a już widać, że jest jakaś chemia między zawodnikami i każda jakaś udana akcja, czy to Amerykanina, czy to Kuby Dłoniaka, czy nie wiem, Kacpra Młynarskiego jest fetowana na ławce w podobnym stopniu. Mamy nadzieję, że tak pozostanie. Na pewno do poprawy jest, pomijając już kwestię zgrania tych nowych graczy i wdrożenia w ten system Darka Szczubiała, jest przede wszystkim, tak jak mówiliśmy, rola Hatkewiciusa, to po pierwsze. Po drugie, na pewno jedna kwestia obrony, bo dzisiejsze 80 punktów straconych to był jeden z niestety, ale jeden z lepszych wyników w czasie całego okresu przygotowawczego. Tak, AZS jest przynajmniej w dwóch pierwszych sparingach, chociażby z Polfarmą czy Strefem Sopot. W obu tych sparingach stracił 106 punktów, no już później nie widzieliśmy aż tak wysokiej straty punktowej. No jednak trzeba przyznać, że dzisiejsze 80 punktów rzucone przez Czarnych to chyba jeden z najmniejszych wymiarów kary. Pamiętajmy, że dzisiaj aż 49 punktów zanotowało dwóch Amerykanów, którzy powiedzmy sobie szczerze, no to są ciekawi, mimo tutaj w zespole Słupska, Artis i Watts, ale nie są to jacyś niesamowici zawodnicy, których nie da się przykryć. Mamy nadzieję, że to tempo też często tych akcji i generalnie ile jest nastawienie, tak właśnie wszystko to było efektem tych meczów kontrolnych. Zawodnicy inaczej podchodzą do meczów sparingowych, inaczej do ligi. Mamy nadzieję, że to się zmieni, bo te 80 punktów, choć było to najmniejsze, to jednak jest zdecydowanie do poprawy już w sezonie. Tym bardziej, jak powiedzieliśmy, że Energa Czarni, już nie Energa, Czarni Słupsk... A tutaj w protokole mamy napisane Energa. Tak, Czarni Słupsk będą zespołem, jednym z zespołów, które właśnie będą raczej w dole tabeli, aniżeli walczący o playoffy, więc no, z lepszymi zespołami walczącymi o ósemkę będzie jeszcze ciężej. To na pewno do poprawy. Jedno można oddać, trener Dariusz Szczubiał już w dniu dzisiejszym nie musiał mówić tak jak w Kołobrzegu, nie mam centrów, nie mam podkoszowych, bo jest nowy Melcon Basabe. Jest Rodnerius Lewis, no Włodzi, który także... Za to trzeba też pochwalić pracowników w klubie, że była natychmiastowa reakcja na zakontraktowanie nowych zawodników. Tak, to trzeba przyznać, to jest dobrze, o tym wspomniałeś, bo było też trochę tekstów krytyki, czy słów krytyki po kwestii klubu, że już tutaj biuro turystyczne się otworzyło i tak dalej, ale tak jak ktoś rozmawia z ludźmi z klubu, to też jest tak chyba dla zwykłego kibica raczej zrozumiałe. Jeżeli szukamy zawodników po uczelniach, za drobne pieniądze, dopiero zaczynających, to co powiedzieliśmy też w jednym z pierwszych odcinków, też kwestia głowy, przejścia z oceanu do Europy, to trzeba się liczyć z tym, że ci zawodnicy mogą w praktyce nie wyjść. Skoro bierzemy zawodników niepewnych, niesprawdzonych, może być sytuacja taka właśnie jak była teraz, czy z Collinsem, czy z Watkinsem, że trzeba będzie dokonać zmian. Koniec końców ściągamy zawodników, którzy w Europie grali, ale tak jak powiedziałeś, trzeba powiedzieć, że ten czas reakcji był bardzo dobry. Podobnie jak w przypadku Diante Baldwin, tak, który właśnie został zatrudniony za Dustiego Hanachsa. Automatycznie przed Diante Baldwin. Teraz w ciągu kilku dni rozwiązane kontrakty z dwoma Amerykanami, Hollinsem i Watkinsem, a mamy piątek, przychodzi już Lewis i Basabe, którzy są gotowi do gry. To pokazuje tylko, że przygotowanie na różnego rodzaju sytuacje w klubie są na wysokim poziomie. Ta lista życzeń, czy lista zainteresowania zawodnikami na poszczególnych pozycjach była rozbudowana i widać tego efekty. Generalnie to w tym odcinku będzie wszystko. Mamy nadzieję, że w kolejnym, 8 odcinku przyprowadzimy dla Was specjalnego gościa, ale to jeszcze wyjdzie tak zwanym praniu. Negocjacje trwają. Tak, negocjacje trwają, kontrakty muszą zostać podpisane, nic nie możemy więcej powiedzieć, klauzula poufności. To będzie tyle, na pewno sporo, tak jak napisał klub, materiału do analizy.
jeszcze i ciężkiej pracy, bo jednak pomimo dzisiejszego remisu, nazwijmy to, nie można być do końca zadowolonym z gry akademików. O czym zresztą się powiedział po sparingu prezes Leszek Doliński, że w lidze ta gra musi wyglądać zdecydowanie lepiej, ale mamy nadzieję, że cytując naszego prezesa z samego początku, teraz skład jest naprawdę już zamknięty i spokojnie będą chłopaki mogli się przygotowywać do pierwszego meczu ligowego we Włocławku z Anwilem, a następnie debiutu przed własną publicznością. Tyle od nas. To był 7 odcinek podcastu Ławka Rezerwowych, a za odsłuch klasycznie dziękuję Wam. Dawid Górecki. I Tomasz Jarosz. Do usłyszenia. Cash don't mean shit, shit. Cry my last bitch, bitch. Cash my last check, check. Cash don't mean shit, shit. Cash don't mean shit, shit. Cry my last bitch, bitch. Cash my last check, check. Cash don't mean shit, shit. Call me king of the niggas. I need a crown made of thorns. God said let there be light. On the day I was born, step off the ship with the slaves. Then I go hit the stage. I just left in a whip. All I need is a chain. I don't trust no niggas. And I don't trust no bitch, cause people talk too much. I bought a black 4/5 in a brand new clip. That's my new best friend, cause I'm a brand new nigga in a brand new crib. I ain't selling no more, but got my hand in the zip. Whitey gave me the check. I ain't asked for the fame. I used to deal with the grams, so they put the cam on my face. Now I'm evading the law. I'm on a high speed chase. I'm in a big ass truck. I tell them get out the way. I got a couple of warrants, so I'm leaving my state. Now I'm in Cali today. With the sun on my face, I got a bag of the gas and a blunt I can face. How I'm gonna move at your pace? I'm busy setting the tone. You think we running together? I'm in the lane on my own. Don't got no friends in this game. It's me and my brothers alone. They thinking that we competing. That shit depleting my bones. I don't need all that energy. They just fuck up my chakras. I put my heart in the locker. They love me when I'm a martyr. They hate me when I'm myself. I can't barter with that. You watch us charter these tracks. It's sticking like tartar and plaque. I need a parlor of plaque. Need lobsters and helicopters. I need peace with my niggas. Need doctors. Care for all my doctors. I like to speak like a scholar. Like to think like a nigga. In this world, I can't wander. No honor behind the trigger. I could get shot in my back. And I tell the world that I fought them. We ain't taught them nothing new. But somehow they've been getting smarter. That's what they saying in private. Speaking from that entitlement. We still working for titles and making title environments. Cash don't last. My friends will ride with me. Keep them in my bag. We brought the limousine. Me. Cash don't last, my friends will ride with me. Keep them in my bag, we ride the limousine. When the guns go up, I won't bother us again. I don't wanna do it, but they keep on pushing me. Hood, put you any up, riding in the limousine. I'm stuck on some bloody head, underground, we can't be. Hood, all this energy, you just wanna bring me down. Hood, all your energy, you just wanna bring me down. Hood, put the windows up, blowin' past the exit now. Hood, like I'm running shots. Like a donut.